Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Zofią Sulgostowską. Część pierwsza. Początki przygody z archeologią. Dosyć było to naturalne. Jestem urodzoną warszawianką. Do szkół chodziłam w Warszawie, do liceum imienia Jarosława Dąbrowskiego, szkoła TPD na Świętokrzyskiej, bardzo prominentna, ale znalazłam się tam, bo przeprowadziliśmy się do Śródmieścia w 1957 roku. Klasa moja była, raczej panowie byli uzdolnieni matematycznie, laureaci konkursów różnych, panie po maturze kierowały się raczej rozsądkiem. Medycyna, farmacja, gospodarstwo domowe, a ja nie byłam ostatecznie zdecydowana, ale miałam ciągoty humanistyczne, poza tym chciałam wybrać zawód, który odpowiada mojemu żywemu temperamentowi. Żeby, nie wyobrażałam sobie pracy za biurkiem czy w laboratorium, wobec czego szukając trafiłam na archeologię, ale takim zasadniczym powodem była książka Wendta, Szukając Adama. Książka ta mówiła o samej archeologii niewiele, natomiast zajmowała się antropogenezą, historią sztuki. I to mnie absolutnie przekonało, czyli rozdziew między prostymi narzędziami, jakimi ówcześni ludzie dysponowali, a wytworami ich sztuki, które były urzekły mnie od razu. W tym czasie bardzo trudno było jakieś albumy kolorowe, piękne. Pierwszy podręcznik Historia najdawniejszych, sztuki najdawniejszych społeczeństw profesora Hensla. To były przerysy, ale wiedziałam, że pójdę w tym kierunku. I absolutnie nie było mowy o archeologii śródziemnomorskiej, co wtedy uchodziło za szczyt prestiżu. Tam było dużo więcej kandydatów, natomiast ja wiedziałam, że to ma być archeologia powszechna i epoka kamienia, czyli człowiek ze swoimi manualnymi zdolnościami i prymitywnymi narzędziami, tworzący sztukę i zachowujący rytuały grzebalne. I chciałam przez całe życie znaleźć jakieś porównanie tych możliwości technicznych z tą myślą. I uważałam, że nie doceniamy ludzi pierwotnych. Wobec czego złożyłam papiery na archeologię. Był to rok 62. W owym czasie zdawało 5 kandydatów na jedno miejsce. Egzaminy na uniwersytecie, w bardzo sympatycznej atmosferze, zarówno pisemne, jak i ustne. I co ciekawe, przyjęto nas 12 osób. Niewielu było kolegów spoza Warszawy. I raczej byli to koledzy z Polski północnej i wschodniej. Także inne ośrodki prawdopodobnie ściągały regionalnie. Ale potem okazało się, że bardzo się ze sobą zżyliśmy. W ogóle nie było żadnej różnicy, kto z Warszawy, kto nie z Warszawy. Razem się uczyliśmy i rzeczywiście była to wspaniała atmosfera. Chciałam dodać, że zdziwiło mnie to, że w latach
naszych, niektórych, za Gierka, to znaczy w dobie Edwarda Gierka, nagle wprowadzono punkty za pochodzenie. Uważam, że to jest niesprawiedliwe, bo wtedy dorastało pokolenie, którego rodzice zdobyli pozycję społeczną, prawda, kształcili się i tym dzieciom odbierało się punkty, bo rodzice ich dokonali wysiłku. Za tym również szło potem przyznawanie mieszkań dla wybitnych studentów. Być może było to słuszne, ale studia stały się wtedy wprowadzony jakiś element rywalizacji. Prawdopodobnie zawsze było. Byli studenci bardziej ambitni i mniej ambitni. Akurat nikt z naszego roku nie wykazywał nadmiernych ambicji, natomiast wszyscy byli bardzo zainteresowani archeologią, co przejawiało się w tym, że chętnie jeździliśmy na praktyki. Poza tym, prócz praktyk obowiązkowych, każdy z nas jeździł na wykopaliska do osób pracujących w różnych instytucjach. W ten sposób poznaliśmy nie tylko naszych nauczycieli akademickich, ale również pracowników Muzeum Archeologicznego czy Polskiej Akademii Nauk. I to było bardzo dobre, bo wchodziliśmy w środowisko. Po czym to było kontynuowane, bo opracowywaliśmy materiały. Oczywiście pieniądze były bardzo pożądane, wobec czego braliśmy chętnie te prace zlecone. I w ten sposób biegło życie, bo poziom nasz ogólnie jako roku był wyrównany. Nie było osób szczególnie zamożnych. Myślę, że to też ułatwiało nasze kontakty. Atmosfera w katedrze, bo wtedy to była katedra, która się mieściła na ulicy Widok. W przedwojennym mieszkaniu, był to dom z początków chyba XX wieku. Dla katedry przeznaczono prawdopodobnie jedno mieszkanie. I było tam kilka pokoi, ale bardzo trudne były te warunki. Była jedna większa sala wykładowa, no co przy tej liczbie studentów nie było takie. I zaczęłam studia, kiedy kierownikiem katedry został profesor Witold Henzel, który równocześnie był dyrektorem Instytutu. Już nie zetknęłam się nigdy na zajęciach z profesorem Antaniewiczem, który właśnie odszedł. Krążyły legendy, jak to wchodził na wykład i mówił: no jeśli państwo pojedziecie do Paryża, to w Musée de l'Homme, w tej lewej gablocie, proszę zobaczyć to i to. Oczywiście on to wszystko widział, ale dla osób, które tego słuchały, wydawało się to zupełnie nierealne. Czyli profesor Henzel, ważną osobą była pani docent Zofia Wartołowska, która była specjalistką od średniowiecza, była zasłużonym badaczem terenowym, pełna temperamentu, emocji. Fascynowała nas, bo była osobą bardzo szczupłą i w czasie wykładu brała trójkąt i gdzieś sobie zakładała. No, byliśmy nią zafascynowani. W tym czasie nie było żadnych nacisków ideologicznych. To był okres taki spokojny. Skończyłam w 67, wobec czego oczywiście były pewne elementy marksizmu, zwłaszcza pani Wartołowska jakoś hołdowała, w każdym razie na egzaminie ze średniowiecza, powiedziała: nie sądzę, żeby pani rozumiała te głębokie procesy. No ale nie miało to żadnych konsekwencji. Poza tym opiekunem naszego roku była pani doktor Maria Miśkiewicz,
której mąż pracował w Państwowym Muzeum Archeologicznym. Potem doszedł do zespołu wykładowców pan dr Andrzej Kępisty, który był bardzo surowy i zasadniczy. Oczywiście po latach, jak się zaprzyjaźniliśmy, mówił: wy baliście się mnie? Przecież ja w ogóle byłem taki łagodny. Czyli wydaje się, że wykładowcy nie zawsze wiedzą, jak są odbierani przez studentów. Pani doktor Bolesława Chomentowska, epoka brązu, pan Zdzisław Sochacki, bardzo przyjazny dla studentów, zachwycał się naszymi referatami, mimo że, jak oceniam, teraz nie było, ale na najwyższym poziomie. Poza tym oczywiście wszystkie nauki pomocnicze, chodziliśmy na wykłady, ćwiczenia z etnografii, również nauki ekonomiczne. Wtedy, w latach drugiej połowie lat 60., naszymi wykładowcami byli profesor Baczko, profesor Brus, osoby, które potem odeszły z uniwersytetu w ramach nagonki antysemickiej. W każdym razie dosyć małą uwagę przykładano do nauki języków obcych. Nie wiem, dlaczego tak było. Prawdopodobnie myśmy nie wykazywali zbytnich ambicji, wobec czego znaliśmy rosyjski ze szkoły, wobec czego wybieraliśmy raczej rosyjski, jakiś inny język. Te lektoraty były prowadzone w sposób bardzo tradycyjny. Ja trafiłam na angielski do pani Olszewskiej, która też siała popłoch. Razem z Karolem Myśliwcem byliśmy w tej grupie. Ona była bardzo surowa. A potem jeszcze chyba francuski wzięłam dodatkowo. Wiązało się to z tym, że w czasie naszych studiów nie było podręczników, mimo że już upłynęło prawie 20 lat. Czyli byliśmy skazani na jeden, jedyny podręcznik, akurat z mojej dziedziny. Profesor Krukowski przed wojną wydał, i po wojnie był dodruk, dzieła paleolit. Ale był to badacz szczególny, który operował językiem hermetycznym, wobec czego przedarcie się przez ten tom było bardzo trudne i czytaliśmy literaturę w czasopismach, którą nam polecano. Muszę przyznać, że tutaj bardzo ważną rolę odegrała księgarnia radziecka na Nowym Świecie, dlatego że Rosjanie nie zachowywali konwencji międzynarodowych i tłumaczyli dzieła z różnych dziedzin na rosyjski. I w ten sposób zapoznaliśmy się z dohistoryczną Afryką pani Alimen, czy powiedzmy z wybitnymi pracami pana Siemionowa o traseologii, które wtedy były bardzo nowatorskie w świecie. Ale studia były trudne. Trzeba było z cząstkowych informacji wybierać, no i chodzić na wykłady i robić notatki. Dobre było to, żebyśmy się razem uczyli. Każdy miał czas do opracowania, zbieraliśmy się w dużych mieszkaniach, czyli u Marysi Pikulińskiej czy u mnie, no i przepowiadaliśmy sobie. I zwykle dawało to dobre rezultaty. Te studia były bardzo dobrym okresem. Mieliśmy dużo czasu dla siebie. Ja spędzałam go w bibliotece na ulicy Świętojańskiej, bibliotece naukowej, gdzie zamiast czytać dzieła z dziedziny ekonomii, z różnych, buszowałam po nowościach, napawałam się różnymi albumami, także poszerzałam wiedzę ogólną, ale no, wyniki nie były złe.
Jedynym prawdziwym problemem było to, że nie było szansy zatrudnienia. I wszyscy byliśmy tego świadomi. Wobec czego no inaczej się studiuje, jeśli ma się jakąś perspektywę. A inaczej, jeżeli wie się, że potem nic nas ciekawego nie czeka. Koledzy byli w łatwiejszej sytuacji, bo żeby uniknąć wojska, dwóch z nich, Antek Szperlich i Krzysztofczuk, poszli na historię sztuki. No, to tylko odwlekało decyzję. Były też ambitne osoby, które prace magisterskie złożyły w przepisanym czasie. No ale ja dosyć zwlekałam ze swoją, ponieważ no właśnie brak perspektyw utrudniał mi to. Już od początku, jak mówię, związałam się z epoką kamienia i pod kierunkiem profesora Chmielewskiego, Waldemara, naszym asystentem był magister Stefan Karol Kozłowski. Profesor Chmielewski znalazł dla mnie temat późny paleolit i mezolit wyżyny częstochowskiej. Był to teren, na którym prowadzono od dawna badania, ale nie było dobrych materiałów. To znaczy były to zbiory powierzchniowe, które przechowywano w zakładzie epoki kamienia i HKM-u, który się mieścił wtedy na ulicy Śniadeckich. Na ulicy Śniadeckich jest piękny budynek wystawiony dla Warszawskiego Towarzystwa Archeologicznego, w którym wtedy zakład epoki kamienia miał kilka pomieszczeń. I tam działał profesor Sawicki. Tam zetknęłam się z badaczami, z panią Mackiewicz, z panią Marczakową, z panią Więckowską. W każdym razie, pisząc pracę magisterską, wchodziliśmy w środowisko. I byliśmy już znani badaczom z różnych epok, którzy potem zatrudniali nas. No więc w końcu zdecydowałam się, że muszę kończyć, a pretekstem było to, że dowiedziałam się, że w Muzeum Mazowieckim w Płocku jest etat. Jak się okazało, nie był to etat dla archeologa, bo już tam był jeden archeolog. No więc 25 stycznia 1968 roku zdałam egzamin w obecności promotora, profesora Chmielewskiego i profesora Hensla. Boże, on mi zadał jakieś pytanie, a to było jakieś takie łatwe, no nie wiem. W każdym razie nie byli to profesorowie, którzy zadręczali studentów, orientowali się, na jakim jesteśmy poziomie. Ale no chwalebnie. I następnego dnia pojechałam do Płocka.